Aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy osiągają rekordowe sumy dzięki wsparciu influencerów. Wygrywając tegoroczne aukcje, można było zjeść śniadanie w Dzień Dobry TVN. Będziemy pili, jedli i popuszczali pasa. Kolacje z Mike'iem Tysonem. Przez cały dzień nosząc marynarkę Basi Kurdej-Szatan i noblowski medal Olgi Tokarczuk. Który przedwczoraj przywiozłam ze Sztokholmu. Ale swoją przyjaźń i wsparcie w walce ze złem mógł zaoferować tylko jeden, całkowicie bezinteresowny influencer. Dlatego przywróciliśmy go do służby. Oto Kit, legendarna sztuczna inteligencja sterująca mówiącym i myślącym samochodem w serialu Knight Rider. Dzięki naszej technologii znów mógł zadziwiać ludzi. Hi, Kit! Hi, Heiser, how are you? Who's he talking to? Mógł udzielać wywiadów, pojawiać się w mediach społecznościowych, zachęcać do czynienia dobra, rozmawiać ze swoim kierowcą. By supporting the Great Orchestra of Christmas Charity, you've helped a whole lot of kids, and that's what superheroes do. Czyli mógł robić to wszystko, co zwykł robić superbohater w przerwach na tankowanie. Przede wszystkim jednak skutecznie włączył się we wspólną walkę w słusznej sprawie, wspierając z nami aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I choć nasza rola się zakończyła, sam Kit będzie kontynuować tę walkę ze swoim nowym przyjacielem i sojusznikiem.